Ю, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Это энергетички. Siemanko wszystkim. Na naszym kanale, w dzisiejszym odcinku, w 13 już Energy Challenge'u, wraz z moim przyjacielem Kaczworem oraz naszą Krysią Wodzianką oraz typowym Januszem, który będzie nam zapisywał, kto jak strzelał. Dzisiaj troszeczkę inaczej przeprowadzimy nasz Energy Challenge. Mianowicie ja i Kaczorek będziemy mieli związane oczy, chłopaki będą nam polewać energola i my będziemy zgadywać. A więc nic innego nie pozostaje mi jak podziękować dla Pyrofilera, który nam przysłał niemieckie energole, boostery, no i jakiegoś jeszcze take offa. I te wszystkie energetyki mają po 330 ml, jakieś duże, nie? A więc nic innego nie pozostaje nam jak zapraszamy do oglądania. Dobra, sędzia, idź tam. Dobra. My siadamy, Kaczorek. Będziemy trzymać się za nasz mały korek. I teraz tak, tam za ścianą nasza Krysia będzie nam polewać. O czym jak to jest? No, jest. No. Tak się kicha na kielicha. O kurde. Nie ma to jak w niedzielę z rana na kaca Energy Challenge napiwać. Ona jest zdecydowana. Kaca? Chyba nie mam kaca, ale są strasznie rozdawane. No, chłopaki nam przyniosą, zaraz ciebie. Ty se tam gadaj do kamery. Jaj, proszę bardzo. O, musi wybuchać kuliora. No. A co tam jest kierowca? A wy powinniście pozamykać oczy. Nie, no dawaj, przecież i tak nie wiemy, który jaki kolor ma. Przynosz. One są kolorowe. No to o co chodzi? Ja i tak nie pamiętam jakie. To są niemieckie, a nie polskie. Ooo, Krysia nam przyniosła. Dzień dobry. Dobry, panie Krysiu. Proszę państwa, panowie, towarek. Proszę bardzo. O. Jeden, drugi. Eksotycznie pachnie. Proszę. Pachnie galaretka. A z ogóle takie cukierki. No jak takie rozwodnione cukierki. No takie co są takie. Dzień, dawaj, ja czekaj. Ja mówię, że to jest egzotik. Ale jaki kolor to nie mam pojęcia. Wiesz, no, niby zielona, zielony kolor. Ja obstawiam, że to jest egzotik. A jak green, to green zielony. No. Krysia! Dobra, cena. Ja daję 6. Ja daję 5. My mamy sobie noc. No i tak widzicie sobie, siedzimy dzisiaj. Piękną niedzielę, 13 odcinek musi być zawsze inny. Krysia poszła za bar. Tak, o, słyszę otwieranie. Też. Elbisie, podejdź tam do kamery i weź na drzwi, pokaż, żeby nie było, że tam stoi i wiesz, żeby nie było, że my wszystko widzimy, nie? Przesuń, to widzicie? No. Poczekajcie, zaraz Krysia wyjdzie, o, idzie Krysia. Dobra, weź na nas kamerkę, dziękuję. Proszę bardzo. Drogi Januszu, o! O, człowieku ananas! O, człowieku ananas! Człowieku! No. Lepiej pachnie niż smakuje. Lepiej pachnie niż smakuje. Za zapach daję mu ocenę 8, a za smak 6. Czyli łączna średnia 7. Ja daję mu 6. Ładnie pachnie. I twierdzę, że to jest egzotik. Egzotik. Nie, ananas. Ja to mówię, że jest ananas. Nie wiem, czy taki jest. Nie wiem, czy jest. Było ananasa napisanego. No ja nie wiem, czy jest, czy nie ma. Dobra. Lecimy z następnym. Okej, okay, pani Krysiu. No i widzicie, kochani widzowie. Tak to jest. Mamy typową Krystynę. Typowego Janusza, który tam sobie po cichu spisuje. Wstydzi się pokazać twarzy, bo powiedział, że potem będzie miał fame taki na dzielni, że o. Wstydzi się pokazać. Jedziemy z następnym, kochani. Szanowni. Zobacz, masz taki słodziutki. Owoce lasu. No. Owoce lasu.
Nawet smakuje takie owoce lasu, wiesz? A ty ja mam kapcia w mordzie i tak dziwnie mi się to przyjmuje. Owoce lasu, ale smak taki mało gazowane, słodkie i takie... No takie... A jakie tam, były? Złoty, pomarańczowy, różowy, niebieski, zielony i srebrny. No widzisz? Psikus, kurwa. Ja mówię, że to owoce lasu. Nie wiem, jak owoce lasu są. Tutti frutti? Jeden juice. No, juice. Owocowy. Byłby tam juice, bo sobie przypomniałem. Juice był. Ale... Kurwa. My mówimy juice, a on ma kolory zapisane, ty. Kurwa. My mówimy nazwy, a on ma kolory zapisane, puszek. To nie pamiętam. To mogliśmy... Przecież nie powiesz puszka czerwona, bo gadasz głupio. Niebieski był oryginał. Nie. O to kochani, teraz to będzie dopiero. Ooo! Ocenę dla poprzedniego? A poprzedni? 6. Tak naprawdę, 6. Tam wam powiem taką małą ciekawostkę i anegdotkę. Tam mój kolega, siusiakiem lekko... Siąku? Pachnie normalnie. Oryginał. Ale jaki słodki ty. Ja daję, że to jest ten srebrny. A ja mówię, że nie. A ja mówię, że to jest niebieski. I daję mu 7 na 10. Ja daję mu 6. Krysio, dużo jeszcze i... Jeszcze dwa. O! Ty mi ten ramy to spakował. Tylko taki bardzo za słodki, ale no. Krysia. Krysia? Kurwa, na pewno nie zbiera, ale się powstrzymuje. Nie, to się kameruje. Proszę, Dawidery! Już idę, proszę bardzo. Kurwa, mi się zdaje, że to są te same. W chuj ja nas robię. Mam te same. Nie, ale to inaczej pachnie. Ten jest z lekką nutką moczu. Ten jest bardziej gazowany i mniej słodki. Ja daję, że to jest ten niebieski. Ja mówię, że to jest take off, srebrny. I daję mu ocenę 9 na 10, mi ten smakuje. Ja daję 7. Ten był lepszy od tamtego, mniej słodki, bardziej gazowany. Ostatni, ostatni. No cześć. Mała się raz budzi, raz nie, ale jest cichutka. Wie, że tatuś tu nagrywa, więc nie wygłupia się. Też na koniec może sobie namawiać. Nawet się nie masz. To się kameruje. Powiem wam tak. To lepsze szczączki poleciały, bo sprzedaje się imprezy. Jakieś żółte. O, ten dziwnie pachnie. Nie. Smaku dziwny. Co to jest? Ty może na faktycznie nalał. Ona. Nie, don't. Nie wiem, co to jest. Dziadostwo. 1 na 10. Bła. Jakiś cytrus. Smakowałem? Jakiś cytrynowy. To masz z majtek. Dobra. Wyciśnięty. Wyciśnięty. A co to na ocena? No jeden też. 1 na 10, ale ochyda. Dobra, Krysia, przynieś teraz te energolki. Te jakie kolory się podobało. No tak. Kolory. Ja mówię, że to cytrynowy był jakiś. Takim z cytrusem walił. Dzisiaj taki energy challenge. Zupełnie inny, bo to 13 pechowa, dlatego. Nie dość, że my skacowani, zdezolowani. Każdy, kto kiedyś w życiu zasmakował procenta w piątek albo w sobotę i przedobrzy, więc wie, jak my się teraz czujemy. Morał z tego taki... Dobra, moi drodzy. Nie plajta tego dzieciaki. Czas na podsumowanie. A, w takim wszystko kolejnym... co próbowaliście, no, było od tej strony. Tak. Ta! Ta! To kolory się w ogóle nie zgadzało, to niebieski kolor miało. Nie, no jak? Przed chwilą testować to. A, jeżeli... to od tej szło do końca. Znaczy no, w sumie no, od tyłu, nie? No. Czyli dobrze, cytrusa zgadnę. To jest cytrynowy. Hunter Storm jakiś. To tak. To ze mnie dobre.
Tutaj take off, zgadłem. Tego zgadłem, a tych już nie wiem. Egzotika, zgadliśmy chyba egzotika. Trawę nie wiem. I juicy. No dobra, czas na wyniki, niech sędzia. Janusz, chodź. Siadaj tutaj, opowiadam. Mów, który to był ten najlepszy i nie na pewno żółtego nie dotykam. Ohydny jebany. A, ten mi smakował. Tak więc no, zgadywaliście no tak... No. To było jednogłośnie, więc... Czy ty nie zgadliśmy? Tak. Ostatniego nie zgadliście, no, no, no. No jak nie? Zgadliście tego ostatniście? Tak. No dłużej się nie zgadza. Ale ogólnie ten chyba najgorszy był, nie? O, człowieku! Nie? Spróbuj sobie. Kaczę. No to ta cytryna, to jeden na jeden. No. Jak kaczor gardzi energetykiem. To znaczy, że jest kijowy na maksymie. Wiedz, że coś się dzieje. No. On nawet w środku nocy lit energola wali. No to... Najlepszy twój? Ty wiesz co ja ci powiem? Jaki najlepszy dla was był smak? Mi najbardziej smakował take off. Czyli ten zwykły? Taki? Zwykły. Zwykły energetyk. A tobie? Mi? Mocno gazowany i mało słodki. Ten jest inny. Ty, on ma tylko 9,8 grama cukru. No to się dziwisz? No, to dobrze. Że jest mało słodki. Ten ma 11. Ten ma 10. A to jest ten green. 10. On smakuje jak no to ten ma najmniej cukru. To jest jabłko z miętą. A widzisz? Miał mojito. A widzisz, a zielony jest. Ile dam zielonemu? Cześć, i nie zgadłeś. Kurwa, mojito? Nielubionych takich. Więc ja wam powiem tak. Jeśli chcecie, żeby twarz tego osobnika była na jakiejś puszce Monstera, Tigera, Tigera jakiegoś nie. Vipera. Tigera. Tigera, nie? Nie wiem. Na jakiej jeszcze tam, nie wiem. Na Zenkowej. Albo kaczor otworzy własne energetyki pod nazwą Mega Cooper Kaczki, to zostawcie apelu. To kiedyś otworzymy własną serię energetyków, na której będzie tak. Można zrobić. Nie, po prostu jakbyś otworzył jakiś sklep swój z koszulkami, to będzie... Właśnie. To będzie jeden energetyk tak. Z kaczor. Teraz właśnie, taki mały dodatek. Jeżeli ktoś z was, albo nie, inaczej. Niech widzowie powiedzą, czy właśnie będą chcieli linię ekskluzywną tych energolów kaczora. Jeżeli jesteście za tym, piszcie w komentarzach. A jak my to potem odpalimy? Co? A jak potem zrobimy? Jak to zrobię, nie wiem. Tak? Tak. Dobra. Ja sam będę pił. Tylko będziemy musieli załatwić ten, jakiegoś grafika, który zrobi fajną etykietkę. No. O, no. I będziemy mieli ekskluzywną kolekcję energetyków kaczor. No, tak dlatego jak coś, to przesyłajcie pracę na etykietę kaczora energetyka. O. No. I to jest pomysł. No. I kaczor będzie na energetykach. Ale będzie... Zrobimy. No, zrobimy. To było na tyle. Łapka w górę. Krysia, żegnaj się. Krysia po przejściach już jest, bez... Ogoliłam się na łyso. Ty jak, to wczoraj mieliśmy gość na łyso golić, nie? Nie pamiętam kogo. I tego. Dobra, Janusz, pożegna się. Jest Janusz, zwany Elvisem. Machony, zwany Machonem. I Kaczor, zwany starym ruchaczem matrymonialnym. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Na razie. Na razie. O, kupiłem sobie energetyczkę, coś się od razu pieczuję. Daj go jeszcze sprawdź. Masz. Ten zwykły chłopak lepszy, nie?